Cieszyński Dzień Seniora już w piątek 30 września. W programie występy artystyczne, wykłady oraz wydarzenia towarzyszące. Chcemy zachęcić seniorów też do tego, żeby wyjść z domu, żeby trochę spotkać się ze swoimi znajomymi, a czasem poznać jakieś nowe osoby. Natomiast co chcemy mieszkańcom w wieku 60+ powiedzieć? Chcemy też ich przeszkolić, bo wiemy, że mamy ostatnio problemy z wyłudzeniami, więc będzie spotkanie z policją, będzie spotkanie ze Strażą Miejską, podsumowanie naszego programu Naprawmy To, też żeby mieszkańcy, ci starsi, którzy są świetnymi obserwatorami przestrzeni, mogli również, mieli oczywiście informacje też, w jaki sposób takie niepokojące rzeczy, być może rzeczy do naprawy, zgłaszać w Straży Miejskiej, w Miejskim Zarządzie Dróg. Chcemy również połączyć pokolenia, więc będzie występ dzieci ze szkoły podstawowej numer 1. Będzie też występ, będzie też mały koncert, także myślę, że będzie się to Państwu podobało do godziny 13. No i oczywiście w międzyczasie jeszcze zachęcamy do skorzystania ze stoiska Psoni w parku pokoju, gdzie będzie można zjeść pyszne placki ziemniaczane, bo to ten czas, kiedy szukamy czegoś pożywnego i ciepłego. Serdecznie zachęcamy, ale to nie będzie tylko jedno wydarzenie tego weekendu. Pamiętajmy, że rozpoczyna się Festiwal Teatralny Bez Granic, więc zachęcamy też wszystkich do tego, żeby skorzystać z tej okazji i zobaczyć fantastyczne spektakle.